Społeczność akademicka naszej uczelni wzięła udział w 11. pielgrzymce rodziny Radia Maryja do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się 7. zjazd absolwentów. Dwudniowe spotkanie było połączone z dziękczynieniem w rodzinie. 1 września już po raz 11 rodzina Radia Maryja pielgrzymowała do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Tegorocznym hasłem przewodnim, które zgromadziło pielgrzymów, były słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Życie musi być zawsze przyjęte i chronione od poczęcia do naturalnej śmierci i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie. W uroczystościach uczestniczył założyciel i pierwszy rektor naszej uczelni ojciec Tadeusz Rydzyk. Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reprezentowały też władze w osobach ojca rektora doktora Zdzisława Klawki i pani prorektor doktor Marii Laski. Na uroczystościach był również obecny poczet sztandarowy naszej uczelni. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się 7. zjazd absolwentów. Dwudniowe spotkanie było połączone z dziękczynieniem w rodzinie. Gościem specjalnym zjazdu absolwentów była w tym roku minister Małgorzata Sadurska. Można czuć się jak w domu, można czuć się jak w rodzinie, można śmiało rozmawiać na różne tematy, odpowiadać na trudne pytania, ale wszystko w takim wielkim szacunku, przy zachowaniu dużej godności, dużej kultury. W wydarzeniu uczestniczył też minister środowiska Jan Szyszko. Nazywam się Agata Borowiec i od roku jestem posłem na Sejm. Ukończyłam podyplomowe studia ekologia i zarządzanie i właściwie takim mentorem tych studiów był profesor Jan Szyszko i z nim mieliśmy też sporo zajęć, między innymi zajęcia terenowe w Tucznie. Centralnym punktem spotkania absolwentów była msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec Tadeusz Rydzyk. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał kapitanowi żeglugi wielkiej Zbigniewowi Sulatyskiemu, przyjacielowi naszej uczelni, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Gdańsku z okazji obchodów 36. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu zasług dla rozwoju gospodarki narodowej i osiągnięć podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej. Od nowego roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna działalność studenckie studio miniatur filmowych i programów telewizyjnych. Witam serdecznie. Witam Was serdecznie. Jeszcze raz poproszę. Witam Państwa serdecznie. Serdecznie witam. Witam Państwa. Serdecznie. Przepraszam, zestresowałam się. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym studiu. O, no, dobrze. A to jest studenckie studio. W studenckim studio. Miniatur filmowych. A co mam powiedzieć? Jeszcze raz. W studenckim studiu miniatur. Czemu jeszcze? Ja sobie to przeczytam po prostu. Studenckie studio miniatur filmowych i programów telewizyjnych. Studio miniatur filmowych i programów telewizyjnych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dobra, teraz już chyba dobrze. Już wkrótce w telewizji trwam.